Thank you.
oczywiście od gości. Proszę Panie trenerze. Dzień dobry, miło mi. Chciałbym pogratulować trenerowi oraz drużynie Pogoni zwycięstwa. Wygrywa drużyna lepsza. A komentarz powiedziałem, że będzie krótki. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał podziękować przede wszystkim kolegom z drużyny za angażowanie, a resztę meczu nie będę komentował. Dziękuję. Na początek chciałem podziękować trenerowi, który swoje pierwsze kroki stawia w Ekstraklasie. Gratuluję mu tego, że potrafił zespół Gdańska zmienić w tak krótkim czasie na naprawdę pozytywną drużynę, która sprawiła nam troszkę kłopotów. Trzeba pamiętać też, że prowadziliśmy grę, zespół Gdańska gra swoje, czyli z tak zwanej kontry. Jest to piekielnie niebezpieczna broń, o czym przekonała się chociażby Gata Zduńska Wola. Myślę, że ten mecz był o tyle nerwowy, że żaden z zespołów nie chciał sobie pozwolić na stratę punktów. Długo było 2-1, czyli wynik taki naprawdę na styku. Później bramka na 3-1, wydawało się, że wszystko mamy pod kontrolą. Niefortunna bramka na 3-2 spowodowała to, że wkradła się nerwowość, co jest rzeczą zrozumiałą, bo cały dorobek spotkania, te 38-39 minut można roztrwonić w ciągu ostatniej minuty. Natomiast po raz kolejny pokazaliśmy, że ta grupa, która pracuje w defensywie w przewadze, jest na tyle doświadczona i dojrzała, że po raz kolejny trafia do bramki przeciwnika. Jest to chyba Szamot, jego trzecia czy czwarta bramka przy wycofanym. Daniela chyba też kolejna. Także to, co pracujemy, nie idzie na marne. Cieszę się z punktów. Gdańskowi życzę wszystkiego dobrego, bo tak naprawdę od zeszłego tygodnia mają sprawdzian, grając z całą górą. Jeszcze czeka jej chociażby Wisła, także życzę im wszystkiego dobrego i zasilenia konta, chociażby w meczu z Wisłą. Dziękuję. Czy ja się cieszę z dwóch powodów, przede wszystkim z tego, że zrealizowaliśmy swój założony cel przed meczem, czyli 3 punkty. Podchodzimy do każdego meczu tak, że nieważne z kim gramy, my musimy robić swoje. A przede wszystkim cieszę się z tego, że przy prowadzeniu jedną bramką pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy to, że jesteśmy drużyną już bardziej doświadczoną niż w ubiegłych latach. Potrafimy grać swoje, pomimo tego, że czasami ta sytuacja była dosyć, można powiedzieć, że nerwowa. My pokazaliśmy, że potrafimy grać swoją grę i przetrzymać te trudne chwile i spokojnie grać swoje, dążyć do strzelania kolejnych bramek. Pokazaliśmy, że możemy to zrobić. Ja się z tego cieszę, że chłopaki pokazali doświadczenie.